maturzyści, drodzy rodzice, na zakończenie naszego wspólnego cyklu edukacyjnego chciałem Wam podziękować za zaufanie, jakim obdarzyliście szkoły. Byliście dla nas źródłem radości, wsparcia, szczególnie w tych trudnych czasach. Mam nadzieję, że my również spełniliśmy Wasze oczekiwania. Sytuacja, która Was dotknęła, była bardzo trudna, niepowtarzalna. Nie będę tego szeroko omawiał. Mam nadzieję, że dobro, które w naszej szkole doznaliście, będzie z Wam towarzyszyło przez całe życie. Chciałem również przeczytać list starosty jasielskiego Adama Pawlusia. Drodzy maturzyści powiatu jasielskiego, szanowni nauczyciele i rodzice, w najbliższych dniach rozpocznie się dla Was czas wyjątkowej próby. Kończycie edukację w szkole ponadgimnazjalnej i przystępujecie do egzaminu maturalnego. Egzaminu określonego mianem przepustki do dorosłości. Jestem przekonany, że tę drogą dorosłość w postaci szkolnej edukacji, ale także przyjaźni i realizowanych różnych, często niepowtarzalnych pomysłów, wykorzystaliście w sposób dla siebie najwłaściwszy. Od ponad roku borykamy się z wyjątkową sytuacją, bezprecedensowym wyzwaniem, jakim jest pandemia koronawirusa. Wyjątkową dlatego, że nagle nastąpiła zmiana nie tylko trybu życia domowego, ale też całkowita zmiana systemu działalności szkół. Wiem, że Was ta zmiana dotknęła najbardziej, bo jesteście u progu podejmowania pierwszych poważnych decyzji życiowych. Życzę Wam, aby osiągnięte przez Was wysiłki stały się nie tylko potwierdzeniem rzetelnej wiedzy, jaką zdobyliście w szkole, ale pozwoliły Wam przekroczyć kolejny próg w edukacji. Życzę, aby zdobyta wiedza została przez Was wykorzystana w przyszłości podczas dokonywanych wyborów dalszej kariery, abyście umieli ją pożytkować w dorosłym życiu. Pamiętajcie o tym, iż naszej ojczyźnie potrzebni są ludzie mądrzy, pielęgnujący wartości duchowe, kulturowe i tradycje. Teraz Wy musicie służyć Polsce, jak najlepiej potraficie, starać się, aby w kraju ludziom żyło się godnie, dbać o to, aby kolejne pokolenia wychowywać w duchu patriotyzmu i miłości do ojczyzny. Ufam, że przystąpicie do egzaminów maturalnych z należną powagą i rozwagą, godną odpowiedzialności młodego człowieka. Dziękuję Waszym rodzicom, wychowawcom i nauczycielom za trud codziennej troski o Waszą przyszłość, za dbałość o Wasz rozwój, za to, że są razem z Wami w dniach egzaminów. Pamiętajcie o nich, kiedy już opuścicie mury szkoły. Oni też są cząstką Waszego sukcesu. Życzę Wam, abyście zrealizowali wszystkie swoje marzenia i cele i aby to, co trudne, przychodziło Wam z łatwością, a to, co niewykonalne, było dla Was jedynie drobną przeszkodą na drodze dochodzenia do sukcesu. Z poważaniem, starosta jasielski Adam Pawluś. Dziękujemy Panu staroście za przesłanie tego listu i w imieniu swoim własnym, grona pedagogicznego, wszystkich pracowników życzę Wam jak najlepszych wyników na maturze oraz to, by w życiu dorosłym zawsze dobrze mówiliście i wspominali naszą szkołę. Dziękuję i życzę powodzenia.